uwagę, odpowiedź na tych podcastach było widoczne. Ona sferę też przedmiotową, symboliczną. Jedną z herezji naszych czasów, właśnie tak, owocą tych herezji materialistycznych, subiektywistycznych, z którymi święty Tomasz by się zupełnie nie zgodził, o czym świadczy jego właśnie teoria magii, także suma contra gentiles, jest lekceważenie sfery symbolicznej, subiektywizacja sfery symbolicznej. To właśnie ta subiektywizacja sprawia, że tak naiwnie i bezmyślnie i profanicznie się żongluje symbolami religijnymi, ale też magicznymi, czy okultystycznymi, czy satanistycznymi. Myślę, że to jest po prostu bezpieczne, czy dozwolone. Otóż nie. Sfera symboliczna, właśnie amulety, talizmany należą do tej sfery, ale też symbole właśnie okultystyczne, satanistyczne, jakby przyciąga złe demony. To znaczy święty Tomasz powiedział to w ten sposób, że jest to dawanie znaku złym duchom poprzez sferę symboliczną. A więc tutaj symbolizm ma charakter realistyczny i dlatego egzorcyzm, o czym była też mowa, dotyczy w ujęciu Kościoła katolickiego nie tylko osób, ale także rzeczy. Osoby nawracające się z praktyk okultystycznych muszą dokonać tutaj kilku rzeczy, mianowicie muszą się wyrzec nie tylko ideologii, muszą zerwać kontakty z ludźmi, którzy mają taki wpływ, prawdopodobnie ten wpływ jest ciągle taki żywy i muszą pozbyć się sfery przedmiotowej, czy jakieś symbole, jakieś przedmioty, jakieś książki rytualne, zwłaszcza rytualne z symbolami. Ja tutaj mówię o tradycji, mówię o tym, jaka jest praktyka także charyzmatyków na całym świecie, że to jest dopiero zamknięcie sprawy. Natomiast lekceważona to jest właśnie tak samo w muzyce rockowej, bo mu tak zwana muzyka rockowa w nocy roni się od symboliki okultystycznej, satanistycznej, pogańskiej. Choćby u tegoż Behemota właśnie, którego czoło jest swój Nergal. Nergal na swoich stronach internetowych Behemota zebrał wszystkie symbole satanistyczne zła, między innymi bogini Kali, jakaś demonologia asyryjska. Kumulacja zła rytualnego. Tutaj na to też nie zwrócono uwagę. Mówiono tylko o tym paleniu Biblii i tak dalej. To jest skutek pewnych rzeczy. No, profanacja Biblii. Ale to ja ciągle podkreślam, to jest wierzchołek góry lodowej. Te zespoły rockowe, które bez przerwy wydają swoje zespoły, swoje czasopisma, tam się po prostu, wystarczy kupić, jak bym powiedział, tam się roli od satanizmu, tam się ludzie bawią satanizmem, a właściwie są pogrążeni w tego rodzaju mroczną rzeczywistość, bo satanizm to niekoniecznie musi być od razu ewokacja duchów, czy takie bardzo świadome. Tu był podany przykład, że może być takie lekkomyślne przyzywanie szatana, prawda? Ja bym jeszcze dodał takie pośrednie przywołanie szatana za świętym Tomaszem poprzez symbole. Dlatego tutaj to jest taka nauka, że znowu nie chodzi o strach. Ja mówiłem o pewnym, analizujemy rzeczywistość w sensie teologiczno-filozoficznym za świętym Tomaszem, to jest patron dnia dzisiejszego. Taka jest rzeczywistość. Czy chcemy, czy nie chcemy, to panowie redukcjoniści wymyślili sobie pewne rzeczy i chowają głowy w piasek, prawda? I na siłę się czasami ludzi leczy psychiatrycznie, gdzie problemy nie są psychiatryczne, albo nie tylko psychiatryczne. Problemy są duchowe, trzeba dokonać nawrócenia, trzeba odwołać inicjację czy kontrinicjację, bo te inicjacje mogą być w sektach satanistycznych, kultystycznych, New Age, czyli w organizacjach, grupach, ale mogą być dzisiaj dokonywane prywatnie. I było bardzo wiele przypadków, kiedy opętanie następowało poprzez przywoływanie świata duchowego, otwarcie na ten świat duchowy, taka jest definicja inicjacji, poprzez internet, bardzo prywatnie. Bo teraz to można znaleźć. Ja bym jeszcze poprosił tam kilka obrazków i potem przejdziemy do dyskusji, bo w dyskusji też coś tam jeszcze wyjdzie. Żeby Państwo zobaczyli, przede wszystkim jedna sprawa. Z tych wykresów wynika, że zły duch może działać przez tak zwane rzeczy negatywne, obrażające, takich właśnie Marilyn Mansonów, Nergalów i innych, i rzeczy bardzo przyjemne, pozytywne, nazywane psychologią, nazywane
pozytywnym myśleniem też może działać. O tym trzeba pamiętać. Czyli nie myślmy tylko, że zło to jest, ma tylko tą stronę odrażającą, bo on jest odrażający, dlatego ten symbol smoka czy węża, czy innej potwory, lewiatana. Lewiatan jest symbolem szatana. I niefrasobliwy jest nazywać firmę takim imieniem, czy używać diablowładarczych, prawda, który miał depresję po prostu samobójczą, dla którego się modliliśmy na Facebooku z tego powodu. To jest naiwnością, używa diabolos, to jest imię szatana, to jest najwyższe w ewolucji imię szatana, które oznacza tego, który niszczy wspólnoty, który oskarża. Nie można bezkarnie używać semantyki czy symboliki satanistycznej, bo ona w Biblii jest traktowana poważnie. Jest Lucyfer, to są imiona, jest Belzebub. Nie można się bawić tymi terminami. Czy Behemoth, jest jakaś taka firma, to jest też imię szatana. Prawda? Też robiłem takie obserwacje. Bardzo dużo jest takich barów, takich restauracji, takich są pizze szatańskie, są jakieś tam jeszcze inne. Ludzie się bawią w swojej bezmyślności. Prawda? Bawią się tymi tematami, tą symboliką, tą semantyką. Który to był katalog? To jest katalog tam przy zdjęciach, czyli na Z w tym momencie. Poproszę otworzyć te... tutaj może to zdjęcia. Satanizm jawnie ukryty, sobie to tak nazwałem, bo satanizm może być jawnie ukryty. Może być pozytywny i negatywny. Może być odrażający i pociągający. Które? Od początku. To jest przykład, bo to tych przykładów można by wiele pokazywać, ale to jest... proszę bardzo, to jest czasopismo Okultura, czyli wydające okultyzm. Reklamowane te książki są na stronach satanizmu polskiego. Okazuje się, że sataniści polscy bardzo się interesują odmiennymi stanami świadomości, szczególnie właśnie psychodelikami, bo to jest o tym. Proszę dalej jeszcze właśnie eliksir, LSD, no, doświadczenie właśnie tych wszystkich psychodelików, to o co teraz idzie walka, narkotyki, miękkie narkotyki, alkohol. To od dawna w rytuałach szamanistycznych, okultystycznych, spirytystycznych były używane. I to jest ta miękka forma. To taka forma, jak mówię, pozytywna. Tutaj, no właśnie, kolejny przykład, gdzie może być element satanizmu. Nieszczęsny Czesiu, prawda, władcy much, gdzie takie dziwne zawołanie, aby Satan, prawda, niech żyje Szatan, które powtarzają młode dzieci w szkole i nasze katechetki mają z tym problemy i wiedzą, co z tym zrobić. Moja reakcja na tą kreskówkę, na tą ideologię była jedyną w Polsce do tej pory reakcją teologa, gdzie ja wyłapałem Próżniewska, wyłapałem obecność tematów satanistycznych, bo tam jest kierowca satanista, który zachęca do czarnej mszy. Ale to nikogo nie interesuje, no bo to jest zabawa. To jest zabawa, ale Satan, to, że sobie powtarzają ale Satan, prawda? Dzieci, które też są na egzorcyzmach, jak widzieliście. I to niekoniecznie z tego powodu tych, którzy są takie niewinne, bo dzieci też mają swoją wolność. Ale to jest jakby osobny problem. Myślenie pozytywne. Bóg chce, żebyś był obrzydliwie bogaty. To jest profanacja, wzywanie imienia Boga do takich interesownych, manipulacyjnych, finansowych, egoistycznych celów. To jest profanacja. Profanacja w formie pozytywności. Gdzie to można kupić? W Empiku, w dziale psychologii. Proszę bardzo. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wywieranie wpływu na ludzi, ale generalnie w dziale psychologii. Proszę bardzo. Pod szyldem psychologii. Psychologia. Intuicja. Osho, kto to jest Osho? Wcześniej nazywa się Bhagavad Rajneesh, sekta Rajneesha, zbawienie przez seks, narkotyki, seks, opętanie. Proszę bardzo, wielki autorytet psychologiczny. Kolejny, jakiś plakat. Barna, prawda? Czyli to są te trunki, no. Energetyzujący. Niech się pochłoni. Nawiązanie do tematu... W łagiewnikach jest, proszę księdza. Proszę? W łagiewnikach. No może być, że nie tylko pewnie jeszcze w całej Polsce, jak mówimy, że krąży nad Polską. Laleczki wudu, to jest stara wersja, są nowe, w publika sprzedawane. Wudu istnieje. Są zdjęcia rentgenowskie na Haiti robione przez lekarzy, pokazują, że to wszystko na zasadzie paranormalnej może działać. Mówiliśmy o paranormalnym wymiarze opętania czy satanizmu. Wypluwanie przedmiotów metalowych, przemieszczanie się, zjawiska materializacji, dematerializacji. Kolejna ignorancja, w tym sensie jesteśmy ignorantami i ci ludzie, którzy to robią, są jeszcze większymi ignorantami. Trzeba po prostu temu dać stop. To jest, proszę Państwa, sympatyczne panie,
bardzo sympatyczne, prawda? Przedstawicielki pewnej sekty, która się nazywa Księga Mądrości. To jest taki spirytystyczne objawienia z kosmosu. Te panie się czują takimi wyróżnionymi osobami ponad innymi. Wiele małżeństw się rozpadło. Akurat mam taki przypadek, że jedna z tych pań właśnie jest żoną takiego katolika, z którego się wyśmiewa, wyśmiewają się z katolicyzmu, z chrześcijaństwa, że to taka głupota, bo tam z kosmosu im coś objawiono, prawda? Czyli ufologiczny spirytyzm, ufologiczny satanizm, prawda? Proszę bardzo. Kolejny przykład, no Lidia to jest znana postać i modeli, doświadczenie psychologiczne, już mówiłem. W muzyce rockowej koncerty rockowe bez psychodelików nie mają mocy. Tam jest ideologia, symbolika i psychodeliki, a muzyka jest na dodatek. A wszędzie się mówi, że to, że mówi się o muzyce. Proszę bardzo, dalej. Podobnie, prawda? To są wszystko, okultura, to wszystko na skutkach satanizmu polskiego można znaleźć. Ktoś by powiedział, jaki to ma związek. O, to jest dokładnie ściągnięte z tych stron, taka zbitka właśnie. Tak samo Grof, no Grofis akurat to są eksperymenty, to jest wysoki New Age, eksperymenty z LSD. To jest trochę inna sprawa, no ale zawłaszczenie, prawda, tych tematów przez ludzi interesujących się, żyjących satanizmem dalej. Jeszcze dalej. A tu można zobaczyć, ciekawostka, psycho, studio tatuażu, kolczykowanie. Każdy uzec satanowium, to jest też są strony satanistyczne, może liczyć na upust. Studio ma opinię u jednego z najlepszych w Polsce. Oczywiście związek tatuaży, czy tej ideologii tatuaży mrocznych jest satanizmem oczywisty, a nie dla każdego, ale często takie związki są. Tu jest tego dowód empiryczny. Transcendentalna medytacja. Tu prawdopodobnie ci Państwo się odbijają od sprężonowego jakiegoś, czy sprężującego dywanu, czy materacu. Propagowanie dzieciom w szkole, to moja reakcja, bo jedyną w Polsce również, próbowano do szkół przemycić transcendentalną medytację, żeby uczyć dzieci lewitacji, że to ma być oznaka wyższego rozwoju. No to się nawet Budda by w grobie przewrócił, on tego zakazywał. Brzeciński lansowy. No. Tutaj z kolei tak samo na stronach satanistycznych czasopismo, ja nie mówię, że to jest czysty satanizm, tylko że pokazuje konotacje, związki. Też czasopismo takie chyba pierwsze w Polsce, które podejmuje tematy właśnie psychodeliczne, też psychologiczne, Alan Minder, to jest psychologia zbierowana na proces, transmuzyce. Widzimy te związki, pozytywności, prawda? Pewnych poszukiwań ludzkich, gdzie po prostu przekracza się granice, bo o to chodzi. Satanizm to jest przekraczanie granic, szatan przekroczył granice. Ludzie przekraczając granice wchodzą w grzech i wchodzą w satan. No oczywiście ta biografia, to już pokazywałem, bo to też pokazywałem. Jest taka książka Władcy Chaosu, to polecam. Dwóch Amerykanów bodajże napisało książkę, to jest podziwu satanistyczne muzyki rockowej, szczególnie w Skandynawii, bo tam już to było bardzo zaawansowane, chodziło o niszczenie, palenie kościołów. No i u nas to też proszę poczytać te, sobie tak na próbę niektóre takie opinie, to zobaczycie podobne sprawy. Tyle może na razie, bo można by tutaj wiele mówić.